Cześć, siemanko, z tej strony Heming. Jak trudne są oznaczenia procesorów Intela, ten tylko się kto wie, kto musiał je rozkminiać. W tym materiale opowiem Wam, co oznaczają poszczególne literki przy procesorach Intela, tak więc zapraszam na materiał. Zacznę może od podzielenia procesorów na mobilne i desktopowe, gdyż tutaj literki też są odmienne. Niektóre występują tylko w przypadku procesorów desktopowych, a niektóre tylko w przypadku procesorów mobilnych. Tak więc zaczynając od PC-ów. Na pierwszy ogień idzie literka K. Jeżeli mamy na przykład procesor i9-10900K, topowa flagowa jednostka od Intela na dzień dzisiejszy nagrywania tego materiału. Czym jest to K? K informuje nas o tym, że mamy do czynienia z procesorem z odblokowanym mnożnikiem, czyli możemy dany procesor podkręcić pod warunkiem, że będziemy dysponować płytą główną z chipsetem Z. W przypadku procesora 10900K możemy ją podkręcić tylko i wyłącznie na płytach Z490 oraz Z390, z tego co kojarzę. Tutaj Intel niestety nie daje dość dużej kompatybilności wstecznej. No cóż, taki los. Drugą literką, jaką omówię w przypadku desktopów, będzie literka S. I jako przykład posłuży nam procesor Intel Core i7-4790S. Jest to dość stara jednostka, owszem, ale nie znalazłem nic świeższego tak na szybkości, więc omówię na tej, a nie jest istotne tutaj, czy to jest czwarta, czy ósma, dziewiąta, dziesiąta generacja. Czym się charakteryzuje literka S? Mamy zachowaną liczbę rdzeni oraz wątków, ale niższy pobór prądu oraz obniżone TDP. TDP, przypomnę, jest to ilość ciepła, jaką należy odprowadzić z procesora wyrażona w watach. Nie mylić z poborem prądu, a często to się zdarza. Co jeszcze ważne, w przypadku S-ek z reguły one mają takie same taktowania, co normalne, bez żadnej końcówki procesory, czyli na przykład 4790, ale mają obniżone TDP. Więc w sumie wychodzi najlepiej. Możemy go obsadzić na mniej wydajnym chłodzeniu. Następną literką, jaką omówię, będzie to literka T. I tutaj za przykład posłuży nam znowu i7-4790, ale T. Mamy też zachowaną liczbę rdzeni i wątków, mamy obniżony pobór prądu, ale niższe taktowania i niższe TDP. Czyli tutaj już mamy trochę obciętą jednostkę. Tak w cudzysłowie obciętą. Jest dużo, dużo niższe TDP w porównaniu do zwykłego 4790, więc gdzieś trzeba było tą mniejszą ilość ciepła uzyskać. Najprościej poprzez obniżenie taktowań procesora. Jeżeli byśmy na przykład zbili nasz procesor do taktowania rzędu 0,3 GHz, to nasz procesor prawie w ogóle by się nie grzał, prawie można by powiedzieć bez żadnego chłodzenia. Ale na przykład 0,3 GHz i obcinając do tego z 4 rdzeni na 1, to ten procesor raczej nie miałby żadnego sensu i na pewno nie byłby wydajny. Kolejną literką, jaką mówię, będzie literka F. Jest to teraz dość popularna literka wśród procesorów. Dlaczego? Dlatego, że mamy dużo nowych procesorów, czy to 9, czy 10 generacji od Intela, które mają tą literkę F. I jednym z najbardziej popularnych jest teraz niewątpliwie Intel Core i5-10400F. Czym on się różni od zwykłego 10400? A mianowicie tym, że nie ma zintegrowanego układu graficznego, czyli nie ma tej integry od Intela, nie ma wlutowanej w chip. I czy jest to wada, zaleta? Zależy, jak na to patrzeć. Jeżeli mówimy o procesorach na przykład do biura, gdzie nie będzie dedykowanej karty graficznej, to jest to wada, ale mamy do dyspozycji zwykłe 10400 i 5, i tutaj możemy cieszyć się, że tak powiem, pełnym procesorem. Dlaczego powstały Intele F, czyli bez tego zintegrowanego układu graficznego? Ano właśnie po to, żeby móc troszeczkę zaoszczędzić z pieniążków. Skoro i tak mamy dedykowaną kartę graficzną, to ta Integra będzie się nudzić. Ona najprawdopodobniej nigdy nie zostanie użyta, więc po co ją pakować na siłę? Dzięki temu mamy trochę tańsze procesory, czasem więcej, czasem mniej, w zależności od tego, że mówimy o i3, i 5, i 7, w zależności której generacji. Więc to jest, tak na dobrą sprawę, jedyna zmiana względem zwykłych procesorów bez żadnej literki. Ostatnią literką, a w zasadzie literkami, będą X oraz XE. Co oznaczają te literki? Są to literki dedykowane i zarezerwowane tylko i wyłącznie dla procesorów z tego najwyższego high-endu. Są to procesory na aktualnie podstawkę 2066, high-end desktop Intel. One charakteryzują się bardzo dużą ilością rdzeni, wątków,
No, dużym TDP, ale też bardzo dużą wydajnością. No, jeżeli szukamy czegoś bezkompromisowego i nie liczą się pieniążki, no to wybieramy wtedy jednostki X albo XE. Nie zawsze to będzie najlepszy wybór do gier, bo aktualnie topowe i9 są z mainstreamu, czyli na przykład 10900K są w grach kapkę wydajniejsze niż jakieś high-endowe, na przykład i9-10980XE, pod warunkiem, że nie podkręcimy jednej i drugiej jednostki, wtedy nasza i9-10980XT, przepraszam, jest o wiele, jest kapkę wynajmniejsza. Tak więc desktopy omówione, przejdźmy do laptopów. W laptopach pierwszą literką, jaką omówię, będzie to literka H. Procesory z dopiskiem H, na przykład i7-9750H, mają zintegrowaną grafikę, jest to procesor mobilny. Ta literka H po części nam mówi, że to jest właśnie procesor mobilny. Drugą literką, jaką omówię, będzie HK. Jest to rozwinięcie poprzedniej wariacji, czyli mamy procesor mobilny ze zintegrowaną grafiką, dodatkowo możemy go podkręcić. Takie jednostki są raczej rzadko spotykane w laptopach, bo jak wiecie, jednak laptopy nie są za grube. No i żeby móc podkręcać laptopa, to potrzebny jest zdecydowanie wydajniejszy układ chłodzenia, którego ciężko uświadczyć w laptopach. Przykładem jednostki HK niech będzie i7-7820HK. To jest jednostka już troszkę leciwa, 8 generacji i montowana w tych laptopach bardzo, bardzo grubych, z najwyższego segmentu, niejednokrotnie kosztującego po 20, po 30 tysięcy złotych. Czy to ma sens? Niemniej na to pytanie odpowiadać ewentualnie Wam. Kolejną wariacją H będzie HQ. To już te procesory chyba, z tego co kojarzę, raczej są mniej spotykane niż kiedyś, bo na przykład kiedyś topowe jednostki do laptopów to było na przykład i7-6700HQ bądź i7-7700HQ i to było oznaczenie procesora mobilnego ze zintegrowaną grafiką oraz wielorodzeniowego. Intel tutaj miał na myśli procesor, który ma po prostu więcej niż dwa rdzenie, a jak dobrze wiemy teraz można spotkać spokojnie sześciordzeniowe konstrukcje w laptopach nawet. Kolejnym będzie literka U. Co oznacza literka U? Są to procesory dedykowane do ultrabooków, netbooków, do komputerów raczej z chłodzeniem pasywnym, bardzo cienkim, a zarazem przez to, że są tak cienkie, potrzebują procesorów maksymalnie małym TDP. I tutaj właśnie mamy do czynienia z procesorami, które mają bardzo niski ten współczynnik TDP. Taktowanie oraz ilość rdzeni są najczęściej dość mocno obcięte i tutaj mówimy na przykład, jeżeli piątka zwykła miała 4 rdzenie, to i piątka z U będzie miała tylko 2 rdzenie i na przykład 4 wątki, do tego no, sporo niższe taktowanie, więc te procesory są bardziej do zastosowań takich biurowych, może lekko biznesowych, po prostu do laptopów, które mają być cienkie, ładne i długo trzymać na baterii. O. Ostatnią literką, jaką omówię, jeżeli chodzi o w ogóle ten film i procesory mobilne, będzie to literka G. Są to układy z wbudowaną oraz dedykowaną kartą graficzną. Dla przykładu będzie to i7-8800-09G plus Radeon RX Vega MGH. Pewnie słyszeliście, że piekło zamarzło, gdy Intel postanowił współpracować z AMD, a dokładnie z ATI Radeon. Tak też się stało, są takie układy raczej rzadko spotykane jednak w laptopach, ale są, więc nie wypadało mi nie napomnieć o tych układach. Jeżeli o jakiejś literce zapomniałem, to napisz o tym w komentarzu, chętnie posłucham. Chętnie pogadam z Tobą w komentarzu, mój drogi widzu. Jeżeli filmik Ci się podobał, był przydatny, no to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę. Jeżeli chcesz więcej, no to zasubskrybować kanał. W tym materiale to by było na tyle. Mówił Chemik i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!